Welcome to a great test of English. Let's see what's going on up there in the conference room. Come on. Już po raz trzeci mieszkańcy gminy Suchy Las mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych na ogólnopolskim wielkim teście języka angielskiego. Jesteśmy jedyną gminą tak naprawdę, która bierze udział w tej imprezie, natomiast w całej Polsce 77 miast pisze test tego samego dnia, prawie o tej samej godzinie, ale wszyscy piszemy 14 września. Tradycyjnie mieszkańcy gminy stawili się licznie w sali konferencyjnej ośrodka wodnego Oktopus, by zobaczyć, czy nabywane umiejętności pną się do góry. Celem testu przede wszystkim jest zorganizowanie dobrej zabawy. To jest to, że jest to niedziela, można przyjść, pobawić się, można przyjść wspólnie z rodziną, można napisać test, można coś sobie zjeść, można zaśpiewać piosenkę, można zwiedzić londyński autobus u nas w Suchym Lesie, ale przede wszystkim pokazać, że testowanie nie musi być stresujące. Sprawdzamy swój poziom języka, ale w niestresujący sposób. W teście udział mógł wziąć każdy, kto chciał zobaczyć, na jakim obecnie poziomie jest jego znajomość języka angielskiego. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na stronie www.suchylasznaangielski.pl, specjalnie utworzonej właśnie dla celów rejestracji na tą wielką imprezę, piszą testy w trzech grupach wiekowych. Czyli dzieci od 8 do 12 roku życia piszą test specjalnie przygotowany dla nich, dla dzieci, dla ich grupy wiekowej. Gimnazjum 13-17 lat pisze bardzo ważny test oparty na międzynarodowym teście TOEFL Junior, a dorośli od 18 roku życia w górę piszą też międzynarodowy test TOEIC. Młodzież sucholeska, która postanowiła sprawdzić swoje umiejętności, po zakończeniu testu zgodnie przyznała, że test nie był trudny, a wzięcie w nim udziału to dobry sprawdzian ich wiedzy. Moja pani od angielskiego właśnie mi powiedziała, że taki test jest, no i postanowiłam się sprawdzić, bo uważam, że warto po prostu. Sądzę, że w dzisiejszym świecie po prostu znajomość głównie angielskiego jest bardzo przydatna, bo inaczej nie dogadałabym się w innych krajach za granicą. Tata znalazł informacje w internecie, no i pomyślał, że fajnie by było wziąć udział, żeby sprawdzić mój poziom angielskiego. Uczę się dodatkowo jeszcze poza szkołą, myślę, że będzie dobrze. Chciałem sprawdzić swoje umiejętności. To jest, myślę, główny powód, dlaczego tu przyjechałem. Jest albowiem potrzebny. To daje perspektywy na przyszłość, między innymi zdobyć pracę za granicą, potem może wrócić do kraju. No, język angielski jest czymś, bez czego myślę, że w dzisiejszych czasach nie można jakby się obejść. Zajmuję się nauczaniem języków obcych, dlatego na takie wydarzenie. No i namówiłam również swoich uczniów i razem postanowiliśmy się sprawdzić. Sprawdzić swoje umiejętności postanowił również Piotr Kaźmierczak, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu, który po raz drugi zaszczycił swoją obecnością wielki test w Suchym Lesie. Dlaczego? Żeby sprawdzić, co się stało od zeszłego roku, kiedy też byłem na teście i wypadło całkiem dobrze. No teraz już nie jestem taki pewny. Wprawdzie ja od zeszłego roku niewiele zrobiłem, przestałem jeździć za granicę, więc obawiam się, że taka praktyczna znajomość języka troszeczkę spadła. No ale też był trudniejszy był test i... No i zobaczymy. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Znajomość języków jest dziś nieodłącznym elementem w funkcjonowaniu w globalnym świecie, a tego typu testy jak ten udowadniają, że Polacy do globalnego świata zdecydowanie należą. Język angielski w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie, nie mamy się czego wstydzić, jesteśmy bardzo komunikatywni. W ubiegłym roku udowodniliśmy, że Polska zna angielski na poziomie B2+, czyli jesteśmy po prostu świetni.